Czar Wielkiej Sowy autorstwa Marii Kędzierzyny. Czyta Anastazja Toruj. Rozdział 15. Sąd nad norkiem. Rudzia z książką siedzi przed domem. Palcem wodzi po literach i czyta. Czytanie to bardzo ciekawa rzecz i wcale nie taka trudna, jeżeli ktoś chce się uczyć. Rudzia chce i nauka idzie jej bardzo prędko i łatwo. Mamusia tylko godzinę dziennie odrabia z nią lekcje i wciąż ją chwali. Widzisz, Leluniu, jak sobie szybko przypominasz wszystko. Nie stracisz roku. Po wakacjach pójdziesz do drugiego oddziału, jakby nigdy nic. Rudzia nie wyjaśnia więcej tej całej historii, że ona nie jest Lelą. Wie, że mamusia zmartwiłaby się, że ona znów traci przytomność. Więc Rudzia pozwala mamusi myśleć, że jej nauka to tylko przypominanie. Rudzia czyta zwolna. Ten ptak lata. I ten ptak lata. Brat ma 2 lata. Pan Wróbel siedzi obok Rudzi i wygląda tak, jakby go to czytanie ogromnie zajmowało. Pan Wróbel ma zawinięte skrzydełko i nie wiadomo, czy będzie mógł kiedyś tak dobrze latać, jak przed tym wczorajszym wypadkiem. Przed budą wyleguje się norek. Oparł łeb na łapach i z niechęcią patrzy na pana Wróbla. Norek się nudzi. W ogródku wróbli nie ma, bo stoi tam strach. Tatuś zrobił go dzisiaj rano, bo Rudzia bardzo prosiła. Norek jest zły. Już teraz nie będzie miał kogo spędzać z grządek, bo ani wróble, ani zające nie odważą się wejść do ogrodu. A Norek by wolał sam utrzymywać porządek. Co wart taki strach? Nie wyrwie wróblowi piór z ogona, ani nie nagna zająca na 4 wiatry. Stoi i koniec. I wszyscy z gajówki cieszą się z niego, a norkowi nawet nikt nie podziękował za to, że dziś rano, zaraz po wschodzie słońca, przepędził ze sałaty całą zajęczą rodzinę. Stracha jeszcze nie było. I co by z tej sałaty zostało, gdyby nie norek? W ogóle ludzie są bardzo niewdzięczni. Tak myśli norek i nie odzywa się do nikogo. Przymknął oczy i drzemie, aż tu nagle słyszy ćwierknięcie. Norek, norek! Patrzy. Lela siedzi na daszku od budy. Norek się wcale nie cieszy, że widzi Lelę. Jest zły na cały świat. Więc tylko mruczy niechętnie. Czego chcesz? Mam do ciebie ważną sprawę. Coś zrobił z małą Szarusią. Z jaką znowu Szarusią? Z córką pani Szaraczkowej. Nie znam takiej. Jak to nie znasz? Nie wykręcaj się. Ćwierka Lela groźnie. Nie znasz zajęczej wdowy, Szaraczkowej? Może jeszcze powiesz, że to nie ty przepędziłeś ją z dziećmi ze sałaty? Dzisiaj? Ożywia się Norek. Dzisiaj, dzisiaj. Widzisz? Przyznajesz się. Lela jest Lela! Świergota z daleka pan Wróbel. Rudzia odkłada książkę i pomału zbliża się do Leli. A, jesteś, to dobrze. Czy ty wiesz, co Norek zrobił? Odpowiada Lela wzburzona. Przez niego zginęła córka pani Szaraczkowej. Może nawet już nie żyje. No, powiedz, doskakuje do norka. Żyje czy nie? Czy ja wiem? Mruczy norek obojętnie i macha lekceważąco ogonem. Powiedz, Rudziu, sama, czy to nie jest prawdziwy zbój? Zatracił dziecko biednej matce i nic sobie z tego nie robi. Zbój jest zbój, ćwierka pan Wróbel z przekonaniem. Cicho bądź, warczy norek na niego. Bądź zadowolony, że żyjesz po wczorajszej awanturze. Nie krzyczcie tak, uspokaja Rudzia, bo mamusia usłyszy. Musimy sami tę sprawę wyjaśnić. Chodźmy gdzie w spokojne miejsce. Wiecie gdzie? Ogląda się, jakby szukała tego spokojnego miejsca. Do Obórki. Tam nikt teraz nie przyjdzie. Obórka była pusta. Krowa pasie się na polanie, przywiązana do drzewa. Rudzia siada na przewróconych taczkach. Lela i pan Wróbel umieszczają się na małym stołeczku, na którym mama zwykle siada do dojenia krowy. Norek stoi naprzeciwko tego całego towarzystwa. Minę ma zuchwałą. No, czego ode mnie chcecie? Zaczyna warkliwie. Widzisz, Norek, mówi zwolna Rudzia, od wczoraj wiele nabroiłeś, zrobiłeś dużo krzywdy. Ja? Krzywdy? Szczeka Norek oburzony. Przecież to jest moim obowiązkiem. Jak możesz? Czekaj, przerywa Rudzia. Chyba nie wiesz, o co chodzi. Mówmy spokojnie. Możecie mówić spokojnie albo niespokojnie, jak chcecie. Ja nie ustąpię. Kazali mi pilnować grządek, to pilnowałem.
Pilnowałeś? Ćwierka Lela. I to się nazywa pilnowanie? Gdzie jest Szarusia? Gdzie mój ogon? Podskakuje pan Wróbel z oburzenia. To jest niegodziwość napadać na bezbronną matkę z dziećmi. Tylko zbóje tak robią, krzyczy pan Wróbel. Uważajcie, warczy Norek ze złowieszczym błyskiem w oczach. Uważajcie, bo ja swój psi honor mam i znieważać się nie pozwolę. Rudzia wstaje. Musimy sprawę rozpatrzyć jak należy, bo to są rzeczy bardzo ważne. Zrobimy sąd. Nie zawiniłem, nie pozwolę się sądzić, warczy Norek. Nie ciebie będziemy sądzić, tylko winnego. Jeżeliś ty niewinny, pokaże się w takim razie, że kto inny zawinił. Będziecie mogli po kolei oskarżać, kogo chcecie. No, a kto rozsądzi? Ja. Jestem niby człowiekiem, żyję między ludźmi, ale nie możecie zapominać, że właściwie należę do was, do zwierząt. Będę sądzić sprawiedliwie. Zgadzacie się? Wszyscy patrzą na Rudzię. Wygląda bardzo poważnie, a równocześnie jest spokojna i nie złości się na nikogo. Takiemu sędziemu można ufać. Zgadzamy się. Ćwierka Lela i pan Wróbel. Niech będzie, mruczy Norek i siada. Rudzia też siada na swoich taczkach. Niech jedno drugiemu nie przerywa. Każdy niech powie do końca, co chce powiedzieć. Pan Wróbel zaczyna. Pan Wróbel występuje naprzód. Zawsze w zimie mieliśmy jedzenie przy gajówce. Sypała nam pani okruszynę na deseczkę i było wszystko dobrze. Nikt nie miał nic przeciwko temu, nawet Norek. Teraz na deseczce okruszyn nie ma. Są nasiona na grządkach. Więc cóż dziwnego, że biedny wróbel wydziobuje te nasiona? Dlaczego Norek skacze z ujadaniem? Dlaczego nas prześladuje? Dlaczego uszkodził mi skrzydło? Dlaczego wyrwał mi do reszty ogon? Czy to nie jest krzywda? Nie rozumiem też ludzi. Przestali sypać okruszyny. Nasion nie pozwalają ruszać. Norek hula bezkarnie. Dosyć, mówi Rudzia stanowczo. Zaczynasz powtarzać to samo. Już wiemy, o co chodzi. Teraz Lela będzie mówić w imieniu wdowy Szaraczkowej. To jest straszne, zaczyna Lela swoją przemowę. To jest straszne, jeżeli ktoś krzywdzi biedną matkę i jej dzieci. Gdzie tu jest jaka krzywda? Norek, cicho, później ty będziesz miał głos, karci go Rudzia. Krzywda jest w tym, że zginęło jej dziecko. Krzywda jest w tym, że nie dasz jej biednym dzieciom zjeść spokojnie śniadania. Pomyśl tylko, taka biedna zajęcza mama. Ona te dzieci strasznie kocha, wychowuje je jak może, drży, żeby im się nie stało coś złego. Chce, żeby były zdrowe, dobrze odżywione i wszystko. Idzie sobie spokojnie z tymi dziećmi na śniadanie, a ty wypadasz z wielkim wrzaskiem. Przezywasz ją, krzyczysz, dzieci rozganiasz. Ona się strasznie ciebie boi. Przecież nie potrafi się obronić, nie ma ostrych kłów ani pazurów. Może tylko uciekać ze swoimi dziećmi. Przecież uciekła. Tak, uciekła, aleś ty popędził za jedną córką i tej córki teraz nie ma. Co się z nią stało? Gdzie jest? No powiedz. Dobrze, odpowiem ci na wszystko i panu Wróblowi też. Ale nie chcę się głupio szarpać, bo nie mam ochoty kłócić się z wami. Mam swoje racje i wszystko wam powiem. Na końcu przyznacie mi słuszność. Norek prostuje się i zaczyna prawić spokojnie. Widać jednak, że jest podniecony, bo ogon jego drga mocno. Norek mówi tak. Nie tylko ja służę ludziom, ale służył już mój dziadek i moje wszystkie pra-pra-pradziadki. Człowiek uznał, że jesteśmy warci, by być jego przyjaciółmi i sługami. Pracujemy więc dla ludzi z dobrej woli i za darmo chleba nie jemy. Na to nasz psi honor nie pozwala. Znamy swoje obowiązki. Ale to nie jest twoim obowiązkiem, żebyś wróblom ogony wyrywał, ćwierknął pan Wróbel. Norek spojrzał groźnie na niego. Pan Wróbel się cofnął. Norek mówi dalej. Moim obowiązkiem jest pilnować mienia człowieka i strzec jego pracy. Nic mnie nie obchodzą okruszyny, które wam moja pani sypie w zimie. To jej sprawa. I nic nie mam przeciwko wdowie Szaraczkowej i jej dzieciom. Niech sobie żyją szczęśliwie. O, a napadasz... Cicho, Lela, woła Rudzia. Nie przerywaj mu. Moja pani pracuje w ogrodzie. Kopie, grabi, sieje. To jest jej praca i ona chce mieć z tej pracy pożytek. Potem powiada do mnie. Norek, pilnuj grządek. I spokojnie odchodzi, bo wie, że wszystko będzie w porządku. Więc co? Ja mam spokojnie patrzeć na to, jak czereda wróbli spada na grządki, jak je rozgrzebuje, jak wyjada nasiona, jak niszczy pracę mojej pani? Ja mam leżeć w budzie i uśmiechać się, kiedy widzę, że cała zajęcza rodzina ogryza młodą sałatę, tę sałatę, którą właśnie moja pani wczoraj wypleliła i cieszy się, że ładnie rośnie? A cóż by ze mnie był za pies? Przecież jestem stróżem tego gospodarstwa i moi państwo mają do mnie zaufanie.
Rudziu, wyrywa się Lela, pozwól mi spytać Norka o coś. I ja też spytam, i ja, podskakuje pan Wróbel. Najpierw Lela. Słuchaj ty, ćwierka Lela groźnie. Pilnowanie pilnowaniem, a czy do twoich obowiązków należy gonienie po lesie za biednym małym zajączkiem? Albo wyrywanie mi piór z ogona? Norek trochę się zmieszał. No nie, właściwie nie. A widzisz, widzisz? Ćwierka Lela równocześnie z panem Wróblem. Ale Norek już podnosi głowę. Tak, to nie jest moim obowiązkiem, ale mam na to usprawiedliwienie. Mówiłem wam, że mój pradziadek służył już ludziom, ale pradziadek jego był jeszcze psem dzikim i należał do zwierząt drapieżnych. A powiedzcie mi teraz, co by zrobiło zwierzę drapieżne, gdyby pod pyskiem miało ptaka albo zająca? No, co? Aha, milczycie. Dobrze wiecie, że pradziadek mojego pradziadka zadusiłby na śmierć pana Wróbla, a nie poprzestał na ogonie. I schrupałby smacznie córkę wdowy Szaraczkowej, a nie tak jak ja wygnał daleko. Więc jeżeli czasem zrobię coś więcej niż należy do moich obowiązków, nie możecie mi tego mieć za złe. Taka jest moja natura. Nie zadusiłeś Szarusi, cieszy się Lela. Jeszcze jedno pytanie, występuje pan Wróbel. No? A czy to jest sprawiedliwe, żeby mnie i pani Szaraczkowej nie wolno było pożywić się w ogrodzie, na grządkach twojej pani? Przecież nie zjemy jej wszystkiego, przecież ona ma dość. To już nie moja sprawa, niech Rudzia sądzi. Rudzia namyśla się chwilę. Być sędzią to nie tak łatwo, jakby się zdawało. Trzeba ostrożnie mówić, żeby mówić mądrze. Rudzia mówi z namysłem. Gdy byłam wiewiórką, gromadziłam zapasy na zimę. Czasem miałam tak dużo, że mogłam się nawet podzielić z inną wiewiórką. Słabą, chorą czy starą. Z taką, która nie miała tyle zapasów, co ja. Ale dzieliłam się z nią z własnej woli i byłam z tego zadowolona. Myślę jednak, że gdyby taka wiewiórka zakradła się do mojej spiżarni i wzięła bez pytania orzechy, które pracowicie zebrałam, byłabym strasznie zła i odebrałabym jej wszystko, bo to jest moja własność zdobyta pracą. I nikt do tego nie ma prawa, tylko ja. A jest jeszcze gorzej, jeżeli ty, panie Wróblu, nie tylko zabierasz ludzką pracę, ale ją niszczysz. Bo zjesz 3 nasiona, a 3 inne wygrzebiesz i wyschną na słońcu i nic z nich nie będzie. No to dlaczego nie sypią nam okruszyn? Sypali wam w zimie. Wtedy, gdy nie mogliście sami sobie uzbierać pożywienia. Wtedy bylibyście zginęli z głodu. Ale teraz? Dlaczego chcecie przychodzić do gotowego? Czy w lecie mało jest żuczków, gąsienic, rozmaitych muszek? A choćby i nasion i chwastów. Jeżeli byś był porządnym wróblem, to byś wiedział, że za tą pomoc w zimie powinieneś się odwdzięczyć teraz pracą. A to jak? Mógłbyś zbierać gąsienice z kapusty albo robaczki z tej jabłoni, żeby nie niszczyły zawiązków jabłek, wiesz? Pan Wróbel się nastroszył. Wczoraj byłaś dla mnie lepsza, ćwierka. Skrzydło mi zawinęłaś, wzięłaś mnie pod opiekę, a dzisiaj... Dzisiaj tak samo jak wczoraj opiekuję się tobą, bo jesteś chory. A to, co mówię, jest prawdą, taką samą dzisiaj, jak i wczoraj. Widzisz? Uśmiecha się drwiąco Norek. Nie ciesz się, nie, grozi mu Rudzia, bo i z tobą też sobie pogadam. Norek macha ogonem. Wcale ta Rudzia taka groźna, tak groźnie nie wygląda, ale za to jaka jest mądra, ho, ho. Rudzia teraz zwraca się do Leli. Powiedz pani Szaraczkowej to wszystko, co mówiłam tutaj panu Wróblowi. Żal mi jej bardzo, że dziecko straciła. To jest największe nieszczęście, jakie tylko może być. I ona biedna nie jest tak bardzo winna, bo poszła na tę sałatę z miłości dla dzieci. Ale powtórz jej to, co ci teraz powiem. Mnie się zdaje, że w lesie jest dość dobrego pożywienia dla małych zajączków i że nie powinno się dogadać dzieciom bez potrzeby, a z cudzą szkodą. Norek triumfuje, zadarł nos do góry, ogonem macha radośnie. Rudzia sądzi dobrze, Rudzia jest bardzo mądra, Rudzia zaraz powie, że postępowanie Norka jest słuszne. Tak sobie myśli Norek. Ale się trochę myli, bo właśnie Rudzia zwraca się do niego. A ty się nie ciesz, bo ty też nie jesteś bez winy. Bardzo to ładnie, że tak dobrze spełniałeś swoje obowiązki. Ale co za dobrze, to już nie jest dobrze, tylko źle. Czy ci kto kazał gonić za wróblami i zającami? Sam mówiłeś, że twoja pani ci przykazała pilnuj grządek. Ładnie się wymawiasz, że twój pradziadek, pradziadek mojego pradziadka, poprawia Rudzię Norek.
No dobrze, więc ten twój jakiś tam był dzikim zwierzem i w dodatku drapieżnym. I że taka jest twoja natura. Najłatwiej sobie tak powiedzieć. Można w ten sposób wytłumaczyć najgorsze rzeczy. Norek kręci się niespokojnie. Ta Rudzia mówi dość nieprzyjemnie. Jak to? Może to nieprawda, że taka jest moja natura? Pyta niepewnie. Prawda? A jakże? Tylko jeżeli nie możesz inaczej postępować, jak gonić wróble i wyrywać im ogony, to nie siedź tutaj przy ludziach, tylko idź do lasu i poluj tak, jak kuna albo wilk. Oni nie chcą być innymi, chcą zostać dzikimi zwierzętami i każdy wie, co o nich myśleć. Każde słabsze stworzenie unika ich i kryje się przed nimi, wiadomo. Ale jeżeli ty uważasz, że jesteś więcej wart niż one, to postępuj inaczej, a nie wykręcaj się swoją naturą, wiesz? Skończyłaś, Rudziu? Pyta z uszanowaniem Lela. Skończyłam, a co? Bo ja jeszcze chciałam spytać Norka, gdzie jest Szarusia. Obiecałam pani Szaraczkowej, że jej przyprowadzę córkę. Norek, gdzie ona jest? Pyta ostro Rudzia. Norek chowa ogon pod siebie i pochyla łeb pokornie. Nie wiem, naprawdę. Zagnałem ją gdzieś daleko i wróciłem. To źle. Musisz teraz iść z Lelą i poszukać Szarusi. Zrobiłeś źle, więc musisz to teraz naprawić. Koniec rozdziału 15.